Nie zaczynaj. Wyjeżdżamy 1 maja, jesteśmy już na Podkarpaciu, w Trzcinicy, wyjeżdżamy z noclegu, jedziemy na Izdebki. Parada jedzie do Dębowca. Zgasł ci? Kurczę, to... No dobra, zatrzymaj się i włącz sobie rezerwę. Ja pomacham motocyklistom. Zaraz wrócę do ciebie. Wszystkim macham jak leci. No właśnie, Paul, nie brakło paliwa, tak to... Nie pomyśleliśmy. Ale... Idealnie. No wczoraj jechaliśmy po takich zadupiach, że nie było po prostu tych stacji benzynowych. Najechane ma 260 km. No i brakło paliwa, ale ja po nią pójdę. Zostawię tu motocykl i jej przepcham ten motor na stację. Nic się nie dzieje. Już do ciebie biegnę! Biegnę! Biegnę do ciebie! Cześć! My na stację. Przepchamy go. Tu tylko paliwo się skończyło, bo my jesteśmy w trasie 300 km. Nieważne, trzeba zatankować. Dobra, dzięki. Dzięki. Widzisz, kobiecie się popsuł motocykl, to zaraz chętnie, żeby pomóc. Jakbym ja tak stanął, to by mnie wyśmiali tylko. Tak. Niedaleko. No. O kurde, ale siara. Nie, jaka siara, jestem bohaterem. Jestem bohaterem. Jestem bohaterem. Dobra. Motorek odpalił, wszystko jest dobrze. Tutaj mnóstwo motocyklistów, bo dzisiaj jest zlot w Dębowcu. Tam taka ekipa, co mnie poznali, przyszli pogadać. Spoko chłopaki. Jedziemy. Ole ekipa. Na razie. A, jedziemy za nimi. Ekipa z Jeepa! Ale ekipy dzisiaj. Jaka atmosfera fajną mamy, nie? Taką motocyklową, nie jesteśmy sami. Jeszcze w ogóle muszę coś wtrącić, że a propos mojego kasku, fajnie, jest spinlockiem i powiem wam, w ogóle nie paruje, ale za to parują moje okulary. Co za tym idzie, po prostu zdjąłem okulary, bo już mam tego dosyć. No jest po prostu bardzo to uciążliwe, bo kask mam bardzo szczelny, bardzo, mam nosek i my prosto jedziemy. No, kask mam bardzo szczelny, przez co kurczę, no paruje mi, parują mi okulary, powiedział pan Hilary. Tak jest. No, tak jest.
No, także możecie mieć najlepszego pinlocka na świecie, ale jeżeli jesteście okularnikami i wasze szkła w okularach parują, no to jesteście w dupie. Tak nieładnie powiedziane. No ale jestem trochę zdenerwowany tym. No trudno. Ja bez okularów widzę spoko. Dojedziemy. Ale motorzysty, fajnie. Tutaj nas ostrzegł kolega, motocyklista, że będzie tutaj policja stała. Zaraz ich znajdziemy. Wychodzić z szatorów. Wychodzić. Patrz, na drzewie są. Tak z gulika, z suszarką mino. Zaraz tutaj będą policjanci, koledzy nasi. Ale migają. Powiem ci, właśnie tak często najpierw doświadczam tego, że najpierw ostrzegają kierowcy i mandatów się unika. Dzięki temu, że bardzo ludzie się ostrzegają, bardzo. O, taka prosta. Och, żeby przycisnąć. No, co za miejsce perfekcyjne. Ty zaraz ci dadzą mandat, jak ty jedziesz. Patrz, na takiej prostej, zobacz, aż się prosi, na kilometr. Zasięg na kilometr i mierzy pan. Zaraz go zmierzą pewnie. Do trasy. Najwspanialsze trasy motocyklowe. Kotek! Kotek, kotek, kotek! Ej, przestań, bo by mi pod koła wstał. Aha. Aha. Alpy, jesteśmy w Alpach. Stelvio! Stelvio! Podkarpacio Stelvio! A się zatrzymam na Stelvio, tutaj jest zajazd. Jesteśmy na Stelvio. Ale mlecze. Ale tutaj się położę. I chrzanie, i zdepki. Przerwa w Odrzykoniu. Taki ładny widok w Odrzykoniu. Tam jest dobrze. Patrzcie, się jest taki zameczek, ruiny zamku w Odrzykoniu. Byłem tam w zeszłym roku. Teraz nie wjeżdżamy, tylko wjechaliśmy sobie tutaj na tą polankę. Poleżeć sobie na słoneczku wysoko. Zobaczcie, jakie tam są ładne góreczki. Teraz jedziemy na Czarnorzeki, w miejsce, gdzie wypadek miał Mateusz, Łukaszek, Malina. O, tutaj macie zamaczek w Odrzykoniu z lewej strony. Zameczek taki. Byłem w zeszłym roku, 8 zł wejście, nic ciekawego. Może jeszcze do tego centrum Bieszczad nie dojechaliśmy, ale jest tutaj bardzo, bardzo ładnie. Podkarpacia. To jesteśmy prawie na miejscu. Nie ten zakręt, ale zakręt niżej. Zobaczycie to miejsce wypadku. Jeśli odejdę, to wciąż będę szczęśliwy, bo spełnię marzenia do swej ostatniej chwili. Nawet jeśli odejdę, to nie będę się smucić, bo pasja była ze mną i grono szczerych ludzi. No i co? Coś mi się wydaje, że powolutku dojeżdżamy. Jesteś.
jesteśmy. To są te właśnie zakrętasy. Tutaj tacy ściganci potrafią jeździć. Ale są też kamyczki. Także trzeba uważać. No trochę tutaj pojeździmy po tych izdebkach. Zobaczę najpierw, czy nie ma tych kamyczków. No także no, trzeba bardzo ostrożnie. Bardzo ostrożnie. Odjeżdżamy, tutaj przed chwilą się wywalił kolega na Kawasaki, a tutaj macie rozlany olej, porozwalone dziadostwo, żeby tylko nikt nie wyrżnął. O, ja wjechałem trochę na ten olej. No. Więc można, mogę trochę powiedzieć o tych izdebkach teraz, już jestem tutaj drugi raz. No ja powiem tak, no fajnie, ja... Bardzo mi się podobają, te zakręty podobały i podobają i fajnie mi się jeździ, ale ja nie szaleję bardzo powoli technicznie, staram się po prostu technicznie podchodzę do tego, że takie ala doszkalanie jazdy na zakrętach, bo u nas nie ma za dużo takich zakrętów, tak to traktuję, także myślę, no to nie jest dobre miejsce, a przede wszystkim, bo tutaj po bokach tych zakrętów są takie białe kamyczki wysypane i nawet miałem taką sytuację, że jechałem za samochodem i taki właśnie on złapał trochę pobocza ten samochód i kamyczek wyskoczył prosto pod koło. Także no, o widać tutaj na przykład jest kamyków. Jest tak, jedziesz 2-3 razy, nie ma kamyków, ale zjedzie kilka samochodów i ten kamyczek nagle tam może być, więc to nie jest bezpieczne. Na to, że nie ma żadnych kamyczków, no i to jest to, nie? Z gdzie jeździć? To pozostawiam wam wybór, gdzie lepiej. Wiadomo, nie ma torów, ale to już jest inny temat. Lecimy teraz w stronę Ustrzyk Dolnych. Ustrzyków. W stronę Ustrzyków Dolnych lecimy teraz. Bye bye.